Jeszcze nie wiemy, jakie będą składy na eliminację, jakie będą składy na finał. Oczywiście zawsze należy podejść do tego, że bieg eliminacyjny już jest bardzo ważny, ponieważ trzeba tam dać siebie wszystko i pobiec na tyle, żeby dostać się dalej do finału. Na pewno wiem po rozmowach z trenerami, że będą chcieli zrobić tak w miarę możliwości, żeby jak najwięcej ludzi oszczędzić, żeby te siły na bieg finałowy były jak największe, ponieważ tutaj należy wspomnieć, że myślę, że nie przypadkiem Amerykanie zrobili dwa biegi sztafetowe jednego dnia, ponieważ ich skład jest zawsze bardzo szeroki i dla nich to jest przywilej, bo mogą po prostu wymienić sobie osoby, bo są bardzo, na bardzo równym poziomie. Dla nas myślę, że to nie jest tak łatwe zadanie, ale myślę, że trenerzy podejmą takie decyzje, że będzie wszystko dobrze. Eliminacje będą musiały być mocne, mamy dwa biegi eliminacyjne, my jesteśmy w serii z Amerykanami, biegamy na drugim torze, co też jest dosyć dziwne, ale w drugiej serii srebrni medaliści z tamtego roku biegają na pierwszym torze, także ludzie tutaj szukają podtekstów, że Amerykanie specjalnie tak ułożyli, ale myślę, że to po prostu tak wypadło losowanie. Jeżeli chodzi o nasz bieg, to czas pokaże. Jutro dwa biegi, jeżeli uda się wejść fajnie do finału i wszystko potoczy się po naszej myśli. Mamy okazję być na fajnym stadionie. Jestem tutaj pierwszy raz, bo kilku zawodników z naszej reprezentacji było tutaj w Eugene na stadionie na Mistrzostwach Świata Juniorów. Jestem pod dużym wrażeniem, bo stadion jest dosyć fajnie ulokowany i mamy tutaj bardzo fajne, kolorowe trybuny i wszystko jest tak, jak powinno być, żeby oko cieszyć. Zobaczymy, jak dopiszą kibice, ale myślę, że te sztafety, tak jak wspomniałeś, przez Amerykanów są zawsze traktowane jak święto narodowe, że jednak Amerykanie bardzo często brylują w sztafetach i myślę, że na naszym biegu, zresztą i miksie, i sztafetach męskich, i damskich, będzie fajny doping tutaj na stadionie.